Powiem tak, myślę, że jesteśmy wszyscy rozczarowani dzisiejszym wynikiem. Bardzo liczyliśmy na to, że podtrzymamy swoją dobrą pasę przede wszystkim na swoim stadionie. Niestety nie udało się. W piłce bez strzelania goli niestety nie da się wygrywać meczów. Utrzymywaliśmy się przy piłce, kreowaliśmy, ale tak naprawdę problemy zaczynały się od 20 metra i gdzieś pod bramką przeciwnika nie potrafiliśmy gdzieś stworzyć sobie takiej, zagrać piłki prostopadłej, dogodnej sytuacji. Też myślę, że dostaliśmy bramkę w nieoczekiwanym momencie, gdzie to my prowadziliśmy grę, a tak jak powiedziałem na początku, gra się na gole, a nie na posiadanie piłki. Tylko i wyłącznie możemy tutaj z tej strony przeprosić kibiców i jak najszybciej się z tego cząsnąć, żeby wrócić do kolejnego meczu. I tyle. Gratulacje dla trenera i drużyny z Radunii. Dziękuję. Na pewno jesteśmy rozczarowani tym wynikiem. Mieliśmy swoje sytuacje. Niestety nie potrafiliśmy ich zamienić na bramki. Radunia strzeliła. Próbowaliśmy wyrównać w samym końcu. Na samym końcu wyszli z kontratakiem. Chyba wrzutka strzelili bramkę, już ciężko nam było potem. Ciężko było cokolwiek stworzyć i mecz zakończył naszą przegraną. Teraz będziemy chcieli zrobić wszystko w tym tygodniu, żeby popracować i wyjść i wygrać następny mecz. Pytanie łączone. Czy głównym problemem GKS Bełchatów nie jest to, że brakuje nam lidera na boisku? Mi się wydaje, że w każdej formacji kreują się liderzy. W obronie na pewno Martin jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, który kieruje tymi poczynaniami defensywnymi. W drugiej, w sferze pomocy, myślę, że Waldek jest takim liderem. No i jakby na ataku to jakby to liderowanie, myślę, że próbuje przejąć Artur Golański. Myślę, że w każdej jakby sferze mamy tego lidera. Wiadomo, jest wiele akcji w meczu i w każdej akcji kreują się nowi liderzy. Ja powiem krótko. Ja życzyłem sobie, żeby było na boisku 11 liderów. Na pewno to widać, że kiedy dostaniemy bramkę, gdzieś zespół troszeczkę siada i mentalnie. Też odzwierciedla to tak naprawdę na ilość stworzonych sobie sytuacji. Spójrzmy, ile mamy goli. Myślę, że to też gdzieś daje nam odpowiedź. Na temat formy zawodników nie chciałbym się wypowiadać publicznie. Zawodnicy grają i wychodzą w pierwszej jedenastce aktualnie, którzy mają jakby najlepszą formę. Nie znam trenera, który by wystawiał zawodnika lub zawodników, którzy są bez formy i ktoś, kto się lepiej prezentuje, siedzi na ławce rezerwowych, a gra ktoś inny. Dzień dobry bardzo. No cóż mam powiedzieć, przyjechaliśmy do Bełchatowa zdziesiątkowani kontuzjami, chorobami. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i ten mecz taki był dla nas, ale naprawdę dzisiaj, to co w szatni powiedziałem, mogę być dumny z tych chłopaków, bo mówię, nie wiem, czy 7 z podstawowej jedenastki nie grało. Ciężko mi nawet powiedzieć, bo nie chcę kogoś pominąć, więc tym bardziej to, jeżeli potrafimy tak zagrać, tak zdziesiątkowanie, to naprawdę serducho rośnie. No i mówię, to mnie najbardziej z tego meczu cieszy. Czekaliśmy na swoją sytuację. To był pierwszy mecz, w którym tak naprawdę oddaliśmy pole gry rywalom celowo. Widzieliśmy też, jak groźny z szybkiego ataku i ze stałych fragmentów gry jest GKS, także to przeanalizowaliśmy i myślę, że zasłużenie wygraliśmy w tym meczu. Oczywiście to był wyrównany mecz, mecz walki, ale całokształt był chyba taki, że wygraliśmy zasłużenie.